Jak widzieliście, warunki mi niestraszne mojej bestii zimowo. Zima w pełni, zima trwa. Warunki niestraszne, a to dlatego, że nowiuśkie opony. Proszę spojrzeć tu. Wiosna, lato, jesień, zima. Wiosna, lato, jesień, zima. Żaden problem dla moich całorocznych. Jak się sprawują? Widać różnicę pomiędzy letnimi a nimi. Jest zdecydowanie lepiej. Specjalnie ostatnio nawet wjechałem w taki śnieg, no, nad kostki. Także już o progi zaczepiał ten śnieg. No i na luzie wyjechałem, więc jest ok. A dlaczego zmieniłem opony? No, poprzednie letnie już były, robiły się sparciałe. Już na przeglądzie mi mówił, że pasowałoby wymienić. A nie jeżdżę aż tak dużo, więc wymieniłem na całoroczne i to chyba ostatnie opony tego auta w jego życiu. Bestia jeszcze tylko rozrząd za 2000 km i bestia gotowa na następne 5 lat posługi. A może zapytacie, gdzie jesteśmy? Jesteśmy na Słoku. Chciałem zobaczyć stan zamarznięcia jeziora. Wziąłem też łyżwy, ale raczej jeździł nie będę. Z tego względu, że jak widać na lodzie jest masa śniegu i tworzy ona taką kołdrę dla tego lodu. Ostatnio byłem na takim małym stawie i dało się wejść oczywiście na to jeziorko, ale jeśli odgarnęliśmy nogą ten śnieg, to pod spodem jakby ta wierzchnia warstwa nie była w ogóle zamrożona. To znaczy, że lód jako taki był, ale z wierzchu była lipa. Tutaj trochę zwiało ten śnieg, może by się dało, ale tu nie wiem, czy to nie jest cienki lód. Dzisiaj w ogóle jest dość ciepło, nie wiem, czy nie koło zera. No i była tam taka warstwa niezamarzniętego lodu. No i gdy założyłem łyżwy i chciałem pojeździć, to po prostu ta płoza łyżwy mi się zapadała w tym stopionym lodzie, więc... Tak to wygląda i tak tu działa śnieg na... Jak widać, tego śniegu jest dość sporo w moich rejonach. No i tak to właśnie działa na ten śnieg. Dlatego wydaje mi się, że dobrą opcją, jeśli ewentualnie ktoś by chciał na łyżwach, to odśnieżyć sobie, nie wiem, jakiś okrąg, kawałek lodu, poczekać z jedną noc, żeby to z wierzchu ładnie ścięło. No i wtedy już myślę, że po tym można by było fajnie śmigać. Ale zimno w łapy. Tak to wygląda. Lód jest mega twardy. Tu akurat jest... O, tu już się zaczyna mała lipa. Czyli zrobiło się szorstwo. Im dalej w wodę, tym tego śniegu jest więcej. Ale nie jest go na tyle dużo, chyba, żeby się nie dało jeździć. Chyba spróbuję tu. Nawet jak się zapadnę, to tu jest raczej, nie wiem, do kolan. Ale no nie zapadnę się, jest mega twardy ten lód. Pod taką warstwą śniegu będzie jakieś 3 cm. Powinno się udać. Oczywiście trzeba uważać. Gdzie nie, gdzie są warunki takie gorsze. Czyli łyżwy wypalą w dniu dzisiejszym. Tu, gdzie sobie ładnie szedłem, to jest rzeczywiście elegancko. Ale tu już jest to, o czym mówiłem. Czyli pod śniegiem mamy taki lód rozmrożony. I łyżwa, płoza łyżwy się w ten lód zapada. No ale trudno, najwyżej sobie tu, tylko tu pojeżdżę. Jeździ się w miarę, ale teraz do meritum. Jak to jest i dlaczego, jak to było z tą zimą u mnie? Jako dziecko, czyli nie wiem, powiedzmy do lat 10, zima to była moja ulubiona pora roku, na równi z latem.
po prostu latem, wakacje, rower, gdzieś jeziora i tak dalej, bo mnóstwo rzeczy do roboty. Taka skrajność, skrajność. Uwielbiałem lato. Zima, znowuż, zabawa na śniegu. No i ogólnie też taka skrajność, tak? Nagle z gorąca robi się mega zimno. Ferie zimowe. Bardzo, bardzo lubiłem, kochałem. Chyba nawet był okres, że na równi. Lato i zima. Później zima troszeczkę spadła za lato. Aż przyszedł wiek taki, powiedzmy, dorastania. Czyli nie wiem, tam powiedzmy, przyjmijmy, że po podstawówce. I gdzieś tak do lat, nie wiem, 20. Zima zeszła na dalszy plan. Wtedy była już tak mniej lubiana. Mniej więcej chyba zima, jesień na równi jako ostatnie. Lato, wiosna, zima, jesień. Ale później przyszedł baseball. A wraz z baseballem przyszła moja nienawiść do zimy. Jak wiele ludzi, których teraz widuję wpisy gdzieś na internecie, nienawidziłem zimy. Mogłaby dla mnie nie istnieć. Chciałem trenować baseball, chciałem jak najwięcej grać nawet w tych zimowych miesiącach. I zima mogła dla mnie nie istnieć, już nic nie robiłem na śniegu. Nie uprawiałem żadnych sportów zimowych, więc zima zupełnie mógłby być dla mnie out. Co najlepsze, wtedy akurat były dość ostre i srogie zimy, trwające nawet po 5 miesięcy. Mówię akurat o roku 2010. Dobra, i w końcu dochodzimy do obecnego stanu. A jak jest obecnie? I kończąc temat, to po prostu teraz staram się cieszyć i wyciskać z każdej pory roku to, co najlepsze. Wszystkie cztery pory roku są dla mnie świetne. No i nawet uważam, że ta zimowa przerwa na przykład od baseballu się przydaje. Dzięki temu apetyt później na tą grę rośnie i w kwietniu naprawdę wychodzimy spragnieni gry. Tyle. Baterie mega szybko się wyczerpują w tych moich małych kamerkach. Taki jałże. Wrócił mi dron z naprawy, więc to dobry moment, żeby go przetestować po raz pierwszy. 450 zł naprawa, wymienione jakieś tam ramię gimbala i coś tam jeszcze. Wprawdzie to nie jest dobre miejsce na latanie dronem, bo tutaj, jak widzicie, jest elektrownia Bełchatów nieopodal i z tego względu po prostu jest tu masa zakłóceń, więc wystarczy wlecieć tylko, nie wiem, z 30 metrów w górę już się pojawiają komunikaty, że no, że tam problem z połączeniem i tak dalej, ale spróbuję tak czy siak. Pojeżdżone, na pewno będę tu jeszcze częstym gościem, póki mrozy są. W tygodniu nawet po pracy, bo teraz do 5 jest jasno, więc trzeba korzystać. Czas mnie goni, bo już po 3, a dzisiaj idę na imprezę ostatkową. Do tej pory zawsze na ostatki żeśmy chodzili szlakiem barowym, czyli odwiedzaliśmy wszystkie bary w mieście i w każdym piliśmy piwko. Tam było od 11 do chyba 17 barów max, czy 15. No niestety, z wiadomych względów, niestety w tym roku ta impreza się nie odbędzie. A szkoda, bo warunki są świetne. Właśnie o to chodziło w tym melanżu. Zawsze śnieg, mróz i od baru do baru chodzimy się ogrzać. Może się jeszcze uda, ale na pewno musi to być, jak będzie chłodno, nie w lato czy ciepłą wiosnę. Dobra, chciałem jeszcze jechać w jedno miejsce. Teoretycznie nie powinienem, bo mam mało czasu, ale w praktyce ja tam zdążę. Ja zawsze zdążam. Mały spacer w lesie. Jeszcze tu jest jedna górka, którą odkryłem. Dość wysoka w lesie, idealna na hulajkę. Jest już
36 po 15, więc mam... No o 5 muszę być gotowy. A tutaj właśnie byłem te parę dni temu. Co mówiłem, że ten lód jest taki bardzo dziwny i nie da się za bardzo po nim jeździć. W ogóle druga sprawa, że tu jest o wiele więcej śniegu niż na Słoku. Tam chyba to po prostu zwiało, a tu, ponieważ jest otoczone ze wszystkich stron lasem, to chyba aż takiego wiatru nie było. Dobra, już nie wygląda to aż tak źle. To od brzegu tylko tak. Otworzyli górę Kamieńsk za ten stok narciarski niedaleko mnie. I pasowałoby się tam wybrać. Ale raz w życiu próbowałem snowboard, już chyba wspominałem o tym. No i niezbyt dobrze to wspominam. Więc chyba spróbuję tym razem narty. Snowboard jest o tyle ciężki dla mnie, że tam się steruje ciałem, a nogi mamy uwiązane. A ja jednak od dziecka jeździłem na rolkach, potem łyżwach. I gdzieś muszę mieć kontrolę tymi nogami. Ciężko mi przychodzi nauka na snowboardzie. No i jestem, mam już też swoje lata i to już nie jest takie proste jak kiedyś. Ale na nartach tak normalnie to jeszcze nie jeździłem. Gdzieś tam z jakichś górek się zdarzało. Więc mam nadzieję, że uda mi się jeszcze skorzystać z tej zimy i jechać na tą górę Kamieńsk i coś oczywiście nagrać dla Was z tego wypadu. Już baterie się rozładowują. Zjadę jeszcze ze dwa razy. Niestety ta górka jest zajęta, którą chciałem Wam pokazać. No ale jest w końcu sobota. I w ogóle, jak tak mroziło, to pomyślałem sobie, ale by było świetnie, gdyby zamarzła rzeka Rakówka, czyli ta rzeczka przepływająca przez Bełchatów, i się tak przejechać na łyżwach wzdłuż całego miasta tą rzeką. No to by było coś niesamowitego. Byłem sprawdzić, niestety wody jest sporo, co za tym idzie, nurt jest dość szybki, więc raczej o zamarznięciu można zapomnieć. No niestety, nie ziści się, przynajmniej na razie, ten plan. Może kiedyś, jeśli tylko będzie okazja, atakuję. Sytuacja wygląda tak. Mam 50 minut. Mam 50 minut, żeby dojechać do domu, ogarnąć się, ogolić, ostrzyc, umyć, ubrać, zjeść obiad. A, lajtowo.